Co to za jedna? No właśnie. W co ona jest ubrana? Jakieś kurwane szmaty. Nie każdego stać na dobre ubrania. Nie śmiejcie się z tego. Dobra, sorry. Przejdźmy do sali czerwonej pracy do mogą zrobić. Ja! Dziewczyny, na zewnątrz. Czy nikt nie mówi? Nic nie Słyszałaś? Znowu jej dokuczały. A tym razem powiedziały, że nie stać jej dla buty, dlatego przyszło się. Tak nie może być. Ktoś powinien ktoś z tym zrobić. No ale chyba nie chcesz iść do Ewy i Ewy i im nakablować. No a tym bardziej postawić się modlitwę. Przestań! Nie. Jesteś idiotką. No a ty żałosna jest. To żeby powiedzieć jak... Kama! Pić mi się chce. Przynieśmy szybko coś do picia. Nie, już mam na niej kamilę. Tak, tak, dobra. Idź zanim mi zasnie w gardle. A ty idź z nią i przynieś mi coś dobrego. No okej, okay, tylko dokończę lekcję. Teraz, jak ci każę! Dobra, chodź. I widzisz, my musimy się temu wszystkiemu przyglądać. Może i niekoniecznie. Znowu ta wieśniara. A ten, jak to macie na imię? No więc, ja jestem Julka, a to Ola, a tamte dwie to Monika i dwie najładniejsze dziewczyny w okolicy. No proste. A ty z jakiej wsi się urwałaś? Takich słoików mamy już tu pełno, więc daruj sobie te zagadywanki, bo i tak nikt cię nie polubi. Ale ja chciałam... Ale chciałaś tylko co? Wyjść, prawda? Monika, jesteś genialna. Ta wieśniara nie ma z tobą szans. No jasne. Szybciej. Jesteś okrutna. Jak ty możesz taką zdelektować? Mogę, co chcę. Mój mąż padł pod ciągnik. A ty się przejmujesz jakimiś dziewczynami. Mój ojciec padł pod ciągnik. Ja muszę iść na terapię. Mamo, ja nie chcę tam chodzić. Te dziewczyny są dla mnie chamskie i wcale nie chcę się ze mną przyjaźnić. Przykro mam, Marysiu, ale nie mamy wyjścia. Musisz tam chodzić, to dla ciebie ważne i dobre. W końcu się polubicie. Nie mamy wyjścia, musisz chodzić do tego klubu. No dobrze, mamo, damy radę. No dobrze, to naprawdę płacę. Próbuję jednak tam nie chodzić. Nie przejmuj się nimi, one już takie są, przejdzie im. Dzięki, serio. Ej, ty mnie lubisz? No jasne. Myślałam, że nie ma szans, żeby ktokolwiek się ze mną zadawał, a jednak są. No jasne. A więc to tak! Zadajesz się z tym wyrzutkiem, a w sumie racja, pasujecie do siebie. Tak samo żałośnie się ubieracie i nie jesteście nic warte, nic, nic! A ty kim jesteś, żeby nas poniżać, nami rządzić? Nie jesteś wyjątkowa, Monika. Jesteś taka sama jak my. Ja, Julka, Marysia. Wszyscy, którzy chcą się uwolnić od Moniki, nie staną za mną. No wreszcie. Razem jesteśmy w stanie zrobić więcej niż kiedykolwiek. Szkoda, że ty i Iza tego nie rozumiecie. Monika wychodzi. Monika, zaczekaj! Przepraszam, Marysiu. Powinnam z Jolką od razu ci pomóc, a nie przyglądać się temu, co się działo. No właśnie, my też chcemy się pogodzić i przepraszamy cię. Nie ma sprawy. Ważne, że to wszystko już się skończyło.